Krzysztof Dęga, witam i zapraszam na kolejne spotkania. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, o którym już wspominaliśmy wcześniej. Jest to pani Iwona, która brała udział w telewizyjnym programie Sanatorium Miłości. Witam serdecznie, pani Iwono. Witam również, witam pana i witam wszystkich słuchaczy. Na początek chciałbym, żebyśmy porozmawiali o programie. Z tego co wiem, to do programu zgłosiła panią sąsiadka. Dokładnie tak było, chociaż to była druga osoba, która praktycznie mnie zgłaszała, natomiast pierwszą osobą była moja koleżanka z podwórka, której notabene odmówiłam. Myślę, że w tym momencie nie byłam jeszcze gotowa na podjęcie takich działań i z kolei, kiedy sąsiadka namawiała mnie wielokrotnie, ja któregoś wieczoru stwierdziłam, że może faktycznie to jest program, w którym powinnam zaistnieć, w którym powinnam być, spróbować swoich sił, no i tak też się stało. To była dość odważna decyzja, trzeba powiedzieć. Tak, to była odważna decyzja, dlatego że ja nie oglądałam w ogóle pierwszej edycji. Nie miałam pojęcia, o czym program jest, także szłam zupełnie ciemno. Ale okazało się, że to była dobra decyzja. Sądziła pani, że w tym programie znajdzie miłość swojego życia? Ja myślę, że sama nazwa, która brzmi Sanatorium Miłości, poniekąd zaprasza do tego, żeby oprócz pokazania życia seniorów poznać kogoś, w kim można byłoby się zakochać. Ja nie ukrywam, że... Jak zmieniło się pani życie po programie? Bo na pewno jest pani rozpoznawana. I to jak jeszcze się zmieniło? Jest wiele zmian w moim życiu i ja cały czas twierdzę, że ja jestem tą samą Iwoną sprzed programu, jak i po programie. Natomiast moje życie rzeczywiście się zmieniło. Po pierwsze, no samo uczestnictwo było ogromną frajdą, wielką przygodą i już wkrótce po programie, kiedy nastąpiła emisja odcinków, pierwszy raz zostałam rozpoznawana w Warszawie, kiedy byłam na konferencji. No i tak małymi kroczkami okazało się, że rzeczywiście nie tylko ja, ale wszyscy uczestnicy programu jesteśmy rozpoznawalni. Pojawiły się propozycje z magazynów, pojawiły się również propozycje spotkań. Miałam takowe w swoim mieście, zresztą bardzo miło wspominam, to było spotkanie dla mieszkańców miasta. Miałam też uczestnictwo z osobami, które są w trudnej sytuacji, które nie mogą znaleźć sobie pracy w urzędzie pracy. Dostałam fajne podziękowania i to są takie małe rzeczy, które bardzo, bardzo mnie cieszą. Poza tym mam bardzo dużo fanów na swoim Facebooku, wśród których mam dwie osoby na wózkach inwalidzkich, z którymi piszę, z jedną częściej, z drugą rzadziej. Jedną z nich jest Tomasz z Krakowa, który no, pisze co drugi, trzeci dzień. Wczoraj dzwoniliśmy nawet do jego mamy, bo miała życzenia. Także złożyliśmy z Gerardem życzenia tej osobie. I ja czuję i widzę wdzięczność tych osób i radość, która jest również moją radością. A proszę powiedzieć, czy pani jako uczestnik utrzymujecie takie ścisłe relacje z innymi? Ja nie mówię w tej chwili na razie o panu Gerardzie, ale z innymi. Czy te więzi są po tym programie nadal zachowane? Więzi są zachowane, ale szczerze przyznam, że nie ze wszystkimi uczestnikami. Z jednymi polubiliśmy się bardziej, z innymi mniej i ja myślę, że nic na siłę, jeżeli ktoś czuje przyjemność w kontaktach ze mną, w rozmowie, moje ręce są zawsze otwarte i najczęstszy kontakt mam z Halinką, z którą mieszkałam w jednym pokoju, dzwonimy do siebie codziennie, co czasami dwa razy dziennie, sporadyczny kontakt z Bożenką, bardzo rzadki z Basią, rzadki z Adamem, z Wojtkiem dosyć częsty, także że podzieliliśmy się chyba na takie malutkie grupki, no i dzwonimy do siebie wzajemnie, nie mniej, nie ze wszystkimi uczestnikami, mam jednakowo taki bardzo serdeczny, dobry kontakt. W jednym, chyba to było już z ostatnich odcinków, pan Gerard zaproponował podróż do Egiptu. Chyba ta podróż się nie odbyła ze względu na koronawirusa, prawda? Ja nie odpowiem na to pytanie, niech to będzie cząstką mojej tajemnicy. Ja myślę, że w którym momencie fani, widzowie i wszyscy zainteresowani dostaną odpowiedź. Ja czasami się śmieję z tego w duchu, kiedy czytam komentarze ludzi i domysły, że koronawirus popsuł, a może ja już byłam, a może dopiero pojadę, a może w ogóle nie pojedziemy. Także ja w pewnym momencie wyjawię, czy ta podróż do Egiptu rzeczywiście nastąpiła, czy dopiero jest w planach.
No właśnie, z powodu koronawirusa nie doszło do nagrania odcinka wielkanocnego, w którym mieliśmy, widzowie mieli poznać dużo związanych spraw z relacji pani i z panem Gerardem. Może tak, troszeczkę pani teraz powie więcej na temat tych relacji. Tak rzeczywiście się stało, że ten odcinek specjalny, który no był już mocno przygotowany, bo my byliśmy już w Warszawie i w czwartek następnego dnia, w połowie marca to było, mieliśmy być przewożeni do Ustronia Morskiego, gdzie już operatorzy kamer i cała ekipa na nas czekała, łącznie z Martą Manowską, prowadzącą ten program. Do tego nie doszło właśnie z tytułu pojawienia się tej pandemii. Wielka szkoda dla nas wszystkich, bo myślę, że to byłyby kolejne fajne dni spędzone na planie, to miało być około chyba 5 dni. No i rzeczywiście widz dostałby odpowiedź, co z naszymi parami, które parą w zasadzie, która się utworzyła w programie, no i z tą bliskością moją z Gerardem, ponieważ no ja cały czas wyraźnie mówiłam o Gerardzie, że to jest pan, który zwrócił moją uwagę. I myślę, że ta wielka niewiadoma niedosyt tkwi w naszych widzach, w naszych fanach. Ja tylko mogę powiedzieć, bo już tak dużo się pisze na nasz temat, że nasza przyjaźń jest kontynuowana. Na bazie przyjaźni na pewno tworzy się miłość. Odwiedzamy się wzajemnie, poznajemy się. Czy możemy się nazwać jeszcze taką prawdziwą parą? Niech to też pozostanie jeszcze znakiem pytania dla widza. No właśnie, wiemy, że jest pani osobą wierzącą, a w ogrodzie pana Gerarda jest specjalna kapliczka, do której chodzicie. Tak, pierwszy raz, kiedy byłam gościem w domu Gerarda, zauroczył mnie nie tylko dom, nie tylko ogromny basen, w którym właśnie już pływałam w zimnej wodzie, okropnie zimnej wodzie, i to miało miejsce wczoraj. To się działo po samym... No to więc... podziwiam. Ja sama się nie podziwiam. I w pewnym momencie po właśnie takim zabiegu sauny Gerard zaprowadził mnie do ogrodu, gdzie po raz pierwszy kiedyś tam zobaczyłam tą kapliczkę. Oczywiście nie omieszkałam zapytać, skąd pomysł na takie cudo w ogrodzie, w prywatnym miejscu. Ta kapliczka powstała wtedy, kiedy żona z córką Tanią miały wypadek i wyszły cało bez szwanku, z lekkimi tylko obrażeniami. I to było takie wielkie, ogromne podziękowanie za uratowanie życia dwóch bliskich osób. Codziennie z Gerardem robimy sobie, w cudzysłowie, naszą taką małą wyprawę do tego ogrodu, modląc się za nasze zdrowie, za zdrowie rodziny, za zdrowie wszystkich znajomych i w tej chwili za to, żeby ten wstrętny koronawirus opuścił nas wszystkich, żeby życie wróciło do normy. To są dla mnie bardzo takie króciutkie, emocjonalne chwile. Ja nie jestem fanatyczką swojej religii, jestem katoliczką, jestem chrześcijanką, ale wierzę w Boga i czuję taką spójność z Bogiem właśnie w trakcie chociażby krótkiej modlitwy codziennej. No właśnie, wspomniała pani o koronawirusie. Jak pani sobie daje radę z tą pandemią? Wiadomo, no teraz już troszeczkę te przepisy, szczególnie od dzisiaj, też są poluźnione. Możemy wychodzić do galerii, możemy już wychodzić do lasu, ale jak to bywało, kiedy nie można było w zasadzie w ogóle nigdzie wyjść z domu poza, nie wiem, sklepem spożywczym i pracą? Rzeczywiście koronawirus chyba jest przeszkodą w wielu działaniach dla nas wszystkich. Niemniej wydaje mi się, że znajduje świetny czas i moment na to, żeby w cudzysłowie wykorzystać tą pandemię i żeby móc z Gerardem spędzić więcej czasu, co służy bliższemu się poznawaniu. Także ja z tytułu koronawirusa, chociaż no może to będzie źle, żeby to nie było źle odebrane, że nie cierpię, bo ja wiem, że umierają ludzie i tak dalej. Natomiast dla nas, osób posiadających swoje domy, jest to na pewno czas lepszy do przeżycia. Zakupy można robić przez internet, chociaż nie ukrywam, że zdarzyło się wyjść po zakupy również osobiście, ale gro czasu pochłania nasz ogród jeden czy drugi, a tej pracy jest naprawdę cała moc, całe multum. Przygotowanie naszego sprzętu ogrodowego do korzystania w lecie, więc mamy co robić. Poza tym ja słucham informacji na temat koronawirusa i
stwierdzam, że jeżeli ja słucham i słucham i słucham, pojawiają się u mnie duże lęki, bo najgorsza jest niewiadoma, a ten koronawirus jest naprawdę wielką niewiadomą, jest to mutacja, nie wiadomo jak będzie długo trwał, także sami nie wiemy co będzie, ale żeby uciec od takiej, no w cudzysłowie, depresji czy lęków, często wymyślamy jakieś śmieszne rzeczy, które na pewno w sposób lepszy pozwolą przetrwać ten trudny czas. I jedną, no właśnie, może chyba nie można być takim super poważnym, trzeba też myśleć pozytywnie i nie cały czas myśleć o tym koronawirusie, o tej pandemii, ale właśnie, nie wiem, obejrzeć komedię chociażby, pośmiać się. Można to też zrobić z przyjaciółmi, no, za pomocą internetu, prawda? Dokładnie tak, możliwości jest naprawdę cała masa i wiadomo, że tylko kwestia wyboru tego, jak chcemy spędzać ten czas. To jest sprawa poważna, na pewno, nie ulega to żadnej dyskusji, ale żeby nie zapędzać się w kozi róg i myśleć tylko o przerażającej sytuacji, która pokazywana jest na ekranach telewizora, starać sobie znajdywać rzeczy, które będą nas cieszyć. Jednym z takich działań był nasz taniec, taki spontaniczny w ogrodzie, gdzie na Facebooku uzyskał prawie 500 tysięcy wyświetleń, sukces. I właśnie wydaje mi się, że trzeba uciekać też w takie małe radości, które pozwolą nam raz, że na chwilę zapomnieć o całej tej trudnej sytuacji, a poza tym no, pozwolić na jakąś fajną, choćby krótką zabawę, radość. Polecam to wszystkim. No właśnie, wspomniała już Pani o tym, że jedną z takich form spędzania tej pandemii jest praca w ogrodzie. Wiem, że Pani uwielbia pracować w ogrodzie. Czy to jest dobra forma na spędzenie wolnego czasu? Ja myślę, że naprawdę szczęśliwcami są ci, którzy mają mniejszy czy większy ogród, bo tam pracy jest, szczególnie po zimie, jest cała moc. Ja uwielbiam pracę w ogrodzie, mój ogród się dopiero tworzy, jest duża część już zrobiona, jest dużo pracy, ponieważ to jest działka w ogrodzie w lesie, gdzie są jeżyny, jest dużo pężu, są wysokie chwaściska, które wcześniej musiałam ściąć, żeby dotrzeć do podłoża. Uwielbiam tworzyć ogród, uwielbiam pracować w nim, tworzyć takie mini pejzaże z roślin. Znam się na roślinach, może nie w 100%, ale nawet jeżeli nie wiem, jak ta roślina rośnie, staram się czytać, żeby wiedzieć, w którym miejscu ją posadzić. I to daje ogromną przyjemność, kiedy po skończonej pracy możemy sobie zerkać na to, co właśnie tworzymy własnymi rękoma. To jeszcze jest większa radość, że to jest nasza praca, nasze emocje, nasza energia i nasze pomysły na to, jak ten ogród ma wyglądać, bo to jest ten ogród, który jest naszą cząstką takiego małego swojego raju, w którym spędzamy czas. Poza tym no, gro ludzi ma balkony i to też pokazywane było już w programach, choćby Bądźmy Razem w Domu, że ludzie tworzą sobie swoje mini ogródki na balkonach i to też jest piękne. Mm-hmm. Proszę powiedzieć, bo Pani powiedziała, że praca w ogrodzie daje dużo uśmiechu, dużo radości. Senior też przecież może być uśmiechnięty, prawda? Ja uważam, że senior powinien być uśmiechnięty. Każdy z nas ma jakieś życiowe porażki, ma trudy. Ja może wspomnę, bo dzisiaj w Bądźmy Razem leciał mój krótki filmik na temat gimnastyki, którą ja zaczynam dzień. Ta gimnastyka jest wykonywana jeszcze w łóżku, zanim ja postawię nogę na podłodze i to już jest taki mały rozróżnik do tego, żeby lżej wstać z tego łóżka, żeby pobudzić krążenie, żeby zacząć bardziej radośnie dzień. I teraz tak, ja w 2012 roku miałam bardzo poważną operację guza trzustki, wywodzącego się z ogona trzustki, bo co niektórzy mówią, ona chyba prawdy nie mówi, albo miała zapalenie tylko trzustki. I ja mam dokumenty, mam stwierdzone to przez lekarza, operacja była w Łodzi, mój brzuch jest rozcięty i do czego zmierzam. Po operacji ja nie byłam w stanie chodzić, oddychać, bo to był ból potworny. Miałam dwie cesarki, wiem, więc wiedziałam wcześniej, jaki to towarzyszy ból, ale przy tak rozległym cięciu to był ból niesamowity. I teraz w momencie, kiedy pierwsze kroki stawiane powodowały, że to bolało, ja w krótkim czasie zaczęłam jakąś tam nieudolną gimnastykę swojego ciała. Przypominam sobie pierwszą próbę podniesienia moich nóg do góry, już nie mówię prosty, gdzie mięśnie brzucha są bardziej wtedy wzmożone i napięte, ale przy nawet ugiętych nogach. To było niewykonalne. Zmierzam do tego, że nawet jeżeli jesteśmy mniej wydolni fizycznie,
żeby nie bać się zacząć ćwiczyć małymi kroczkami. Ja w tej chwili śmigam. Te ćwiczenia, które pokazywałam dzisiaj, mam nadzieję, że nagram jeszcze troszkę trudniejsze ćwiczenia i będą one pokazane, może się uda, dla bardziej usportowionych seniorów, że wszystko jest możliwe, tylko to musimy tego chcieć i to musi być nasza motywacja i ćwiczenie sobie tak zwanej własnej woli. Wiem, że uwielbia Pani taniec, a Pani marzeniem jest udział w Tańcu z Gwiazdami. Oj, uwielbiam, naprawdę od dzieciaka pamiętam, że pląsałam nogami. Liznęłam troszeczkę tańca, będąc jeszcze dzieckiem. Później jakieś takie bardzo małe próby, kiedy byłam nastolatką, kiedy mało było w zasadzie takich punktów przy domach kultury, gdzie można było tańczyć, a największym chyba problemem było znalezienie partnera i z tego też powodu, no niestety nie kontynuowałam tego swojego tańca. To coś, co mi w duszy gra, jeżeli chodzi o taniec, cały czas we mnie drzemie i cały czas mam nadzieję, że słowa, które 2 lata temu wrzuciłam w eter, że chciałabym zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, nie czując się gwiazdą absolutnie, myślę, że może ma teraz szansę się zrealizować. Jeżeli nie w tym programie, to może w jakimś innym, ale bardzo chciałabym poprzez swoje ciało wyrazić emocje właśnie tańcząc. Nie wiem, jak ja bym to zrobiła, dopiero musiałabym się sprawdzić, bo potrzebowałabym na pewno wsparcia, na pewno jakiegoś scenariusza, ale myślę, że może pokazałabym jeszcze swoim ruchem ciała coś pięknego, czym mogłabym może znowuż, nie wiem, zachwycić odbiorców, bo jedni mnie hejtują, drudzy mnie uwielbiają. Ja wiem, że tak jest zawsze, jak człowiek się jak właśnie w internecie, jedni są na tak, drudzy na nie, prawda? Tak, ale ja hejterów bardzo cieplutko pozdrawiam i współczuję, że... Właśnie, pozdrawiamy też. Takie negatywne emocje. Proszę powiedzieć, to się pani często tańczy z panem Gerardem? Ach, miałam przyjemność być na jednym balu, gdzie przetańczyliśmy całą noc, to był bal charytatywny. Było dla mnie to fajne wydarzenie, piękne, bo poznałam dużo bardzo ciekawych ludzi. Ten bal odbywa się już od wielu, wielu lat. I nie powiem, ale podziwiałam kondycję Gerarda, że praktycznie nie zatańczyliśmy od godziny 20 do 6 rano, tylko 2 tańców. Towarzyszył mi w każdym kawałku, także chylę czoła. No to cóż, Pani Iwono, ja życzę Pani wszystkiego dobrego z Panem Gerardem. Może jeszcze to jedno pytanie zadam. To będzie ten ślub z Panem Gerardem, czy nie? Ja nic o tym nie wiem. Media piszą, co w głowie Gerarda się jeszcze raz, życzę wszystkiego dobrego z Panem Gerardem. Życzę spełnienia tego marzenia o udziale w Tańcu z Gwiazdami i dziękuję Pani za dzisiejsze spotkanie.